serdecznie witamy w Szkolnej Telewizji z TV. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, w jaki sposób w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa. Zapraszamy na materiał. W Morzyniu od 5 lat już są organizowane akcje, przeważnie 6 razy w roku. To jest tak średnio około 2 miesięcy, dlatego że co 2 miesiące z powodzeniem mogą przyjść mężczyźni, no a kobiety muszą jakoś sobie termin dostosować. Czy jest wielu chętnych, aby oddać krew? Chętnych jest bardzo dużo, bo do tej pory przez okres 5 lat zebraliśmy ponad 800 litrów. A na 800 litrów, no to blisko 2000 osób musi oddawać. A jakie trzeba spełnić warunki, by móc oddać krew? Żeby krew oddać, trzeba mieć przede wszystkim ukończone 18 lat. Do punktu trzeba zgłosić się z dowodem osobistym, ewentualnie jakimś innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Do 65 lat trzeba być przede wszystkim zdrowym. No i musi to być nasza decyzja, że my chcemy zostać dawcami. Czy jednorazowe oddanie krwi czyni nas honorowym krwiodawcom? Jednorazowe oddanie krwi już czyni nas honorowymi dawcami krwi, bo jest to chociaż niewielka liczba, ale już jest honorowo oddana krwi. A kiedy będzie następna tego typu akcja? Następną akcję planujemy na 9 lutego, 9 marca i 10 kwietnia. To są 3 najbliższe akcje, jakie będą w Morzyniu. Jak zauważyliście, akcja ta cieszy się dużym powodzeniem także wśród młodych osób. Liczymy na to, że w przyszłym roku również znajdą się chętni do oddania krwi potrzebującym. Następnego dnia, 25 listopada, odbył się happening przygotowany przez profesor Teresę Ziegler. Dotyczył on Dnia Walki z Papierosem oraz obchodu Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada na 1 grudnia. Uczniowie z klasy 3 B ukazali w bardzo dokładny i realistyczny sposób straty, jakie niesie ze sobą palenie papierosów. W głównych rolach wystąpił m.in. nasz kamerzysta Jakub Borkowski, który przedstawił bardzo śmieszny, ale zarazem dotkliwy sposób życia młodego palacza. Alo. Siema, stary. Żal, że nie zostałeś. Taki melanż. Polska z Brazylią grała w finale Euro, ale nie wiem, jaki wynik, nie pamiętam. No tak mnie blania pękła, że koniec. Kuba! Kubuś! Co ty tam robisz? Z kim ty rozmawiasz? Ej, oddzwonię do ciebie, tylko zapalę. No jeszcze stara mi coś tam sobie. No, na razie, trzymaj się. Natomiast Adrianna Jałukowicz wcieliła się w postać papierosa, męczącego biednego Borka. Oszalałeś, czy nie? Jedno jest pewne. Cuchniesz jak stara skarpeta. Twoja cera żółknie, jeszcze tylko skośne oczy. Cink, ciank, ciąg, Borek wsiąk. Na apelu Sebastian Dzięcio wyrecytował również wiersze napisane przez uczennicę naszego liceum. Nauk ten dotyka większości ludzkości, a ci, którzy nie są jego niewolnikami, należą do mniejszości. Łatwo zacząć, trudno skończyć. Ale czy lepiej swe życie zakończyć z lepką mazią w płucach trującą? Z mową przykrą, strasznie śmierdzącą? Ze skórą pożółkłą i głuchą? Palisz? Dymem walisz. Dużo trenujesz, życie planujesz, masz marzenia. Jednak bez wątpliwości cienia powiem ci, że nie do spełnienia. W trasie połowy masz język jak u krowy. Chcesz być sportowcem? Dla innych wzorcem? To nierealne. Zatruwasz sobie życie, palisz skrycie. Nie masz dość tych papierosów? Chcesz naśladować szkolnych herosów? A co z marzeniami? Co z oczekiwaniami? Dominika Drost, Ilona Łysiak i Anna Nowak otrzymały drobne upominki od gościa specjalnego.
pracownika oświaty zdrowotnej promocji zdrowia, pani Magdaleny Balcerek-Ratajczak. Co było właściwie celem dzisiejszego spotkania? No jak już wszyscy widzieliśmy, była to profilaktyka tytoniowa z racji obchodzonego 19 listopada Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, a także obchody Światowego Dnia AIDS 1 grudnia, a więc w przyszłym tygodniu we wtorek. Myślę, że wszystkie informacje na temat zagrożeń, na temat tego, jakie niebezpieczne są papierosy, jak również na temat zakażenia się wirusem HIV, tutaj uczniowie szkoły wyczerpali w 100%, w związku z tym nie będę się powtarzać. Chciałam tylko podziękować za prowadzone działania, za tą promocję zdrowia, że jest ona prowadzona w szkole. Właśnie w takiej formie jak dzisiejsza impreza, w formie apeli, w formie gazetek, w formie audycji radiowej. Trzecioklasiści mieli okazję sprawdzić swoje możliwości na maturze próbnej. We wtorek, 24 listopada, czekała ich matura z języka polskiego, w środę z matematyki, w czwartek z języka obcego, a w piątek z przedmiotów dodatkowych. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni ze swoich wyników maturalnych. W tym wydaniu wiadomości to już wszystko. A już dzisiaj zapraszamy na kolejny odcinek, w którym pokażemy Wam obchody Dnia Patrona Szkoły. Do zobaczenia. Żegna się z Wami Telewizja Stevie.